Content marketing teoretycznie jest sposobem na to, żeby potencjalni klienci znaleźli Cię i złożyli u Ciebie zamówienie, ale to nie jest takie proste. Możesz pisać blog, możesz nagrywać podcasty, możesz tworzyć wideo, ale z samego faktu, że publikujesz taką darmową treść, nie wynika jeszcze, że odbiorcy tej treści będą chcieli coś od Ciebie kupić. Jak powiązać jedno z drugim, jak powiązać content marketing ze sprzedażą, dowiesz się za chwilę. Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 323. Wszystkie notatki, linki dotyczące tego odcinka znajdziesz na mała firma.pl. Ukośnik 323. Content marketing wydaje się takim magicznym sposobem na zdobywanie klientów, bo oto publikujemy jakąś darmową treść i z tego powodu, że ją publikujemy, ludzie do nas trafiają. No ale. To nie do końca tak działa, bo po pierwsze, content marketing nie w każdej branży będzie się sprawdzał. Po drugie, możesz być doskonałym specjalistą, ale niekoniecznie potrafisz produkować ciekawą treść. Po trzecie, wreszcie, jeżeli Twój biznes polega na sprzedaży produktów informacyjnych, takich jak na przykład kursy online albo e-booki. To pojawia się problem jak rozgraniczyć to co dajesz za darmo i to za co chcesz brać pieniądze. O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, człowiekiem, który zarabia na życie opowiadaniem historii, to honorowy współprowadzący małą wielką firmę, współtwórca tego podcastu, Paweł Tkaczek. Dzień dobry Pawle. Dzień dobry Marku. Miło Cię widzieć. Po, wzajemnie, wzajemnie. Po tak długim czasie, zwłaszcza, że rozłąka, wiadomo. Dobrze, ale nie rozgadując się, powiedz, w jakich branżach content marketing sprawdza się świetnie, a w jakich generalnie się nie sprawdza? Content marketing sprawdza się w branżach, w których wiesz, że chcesz sprzedać i wiesz, kiedy chcesz sprzedać, ale nie wiesz, kiedy konsument kupi. To znaczy w takich branżach, które niekoniecznie są podatne na te takie impulsywne potrzeby, tylko raczej w takich branżach, gdzie funkcjonujesz jako dostawca, który musi być gdzieś w głowie klienta, ale te jego potrzeby, one się pojawiają stosunkowo rzadko. To znaczy, że jeśli na przykład sprzedajesz telewizory, jesteś producentem telewizorów, jeśli jesteś producentem, nie wiem, telefonów komórkowych. Jeśli jesteś producentem sukien ślubnych czy cokolwiek innego, tak? E, ten proces zakupu, on nie jest impulsywny, on jest przemyślany. E, twój klient jest, ale nie za bardzo masz wpływ na to kiedy on kupi. Znaczy masz ograniczony wpływ na to kiedy on kupi, bo jak sprzedajesz chipsy, i powiesz, wiesz, dzisiaj promocja, tylko do jutra 50% taniej, to ludzie się kupią, rzu rzucą na chipsy. Tak. Nie? Natomiast, jak powiesz promocję na suknie ślubne, 50% taniej, no to jest spora szansa, że twój klient się specjalnie na te suknie ślubne nie rzuci. Nie? Aha. Więc, więc to w ten sposób wygląda. Więc, więc taki marketing w branżach, gdzie Trzeba rozgrzewać lida, gdzie trzeba tego klienta karmić do tego momentu, że on właśnie ten przemyślany zakup jest w stanie sfinalizować. Super. O czym w content marketingu mówić, albo pisać, albo co pokazywać? Bo jest taka bardzo często powtarzana rada: odpowiadaj na pytania, które ludzie ci ciągle, ciągle zadają, no i to jest świetny content marketing. Ale co w sytuacji, kiedy dopiero zaczynam i nikt mi żadnych pytań nie zadaje, albo co w sytuacji, kiedy już mam dość odpowiadania w kółko na te same pytania i chciałbym zrobić coś innego? Wiesz co? Dwie rzeczy, bo, bo to, to, to są właściwie dwa różne pytania. E, odpowiadaj na pytania, które ci ludzie zadają, jest świetną strategią, a jak zdejmiesz z tego ci, to się okazuje, że nawet jeśli jesteś nowy, Aha. to odpowiadaj na pytania, które ludzie zadają w tej branży. Czyli wiesz, sprzedajesz te suknie ślubne, lądujesz na forum internetowym e, panien młodych potencjalnych. I one tam nawalają pytaniami, to nie są pytania skierowane do ciebie, no bo ty właściwie dopiero dzisiaj otwierasz działalność, ale jeśli twoja treść będzie bardzo mocno właśnie takim pytaniem, wtedy absolutnie tak. Druga technika, której możemy użyć, nazywa się mikromomenty. Google zrobił jakiś czas temu badania tego, w jaki sposób ludzie korzystają z wyszukiwarki internetowej i czym to się różni od korzystania z mediów społecznościowych. I teraz podstawowa różnica sprowadza się do tego, że my w mediach społecznościowych spędzamy dużo czasu. Ten czas jest mocno rozciągnięty. Natomiast nasza uwaga w tym czasie jest mocno rozproszona. To znaczy, że scrollujesz sobie tego Instagrama i to jest takie, nie? Natomiast jak wchodzisz na Googlea, czyli do wyszukiwarki internetowej, spędzasz tam bardzo mało czasu. Natomiast twoja uwaga jest hiper mm -hmm. I Google ten moment hiper uwagi nazwał właśnie mikromomentem i zaczął je badać i dzielić na kategorie. I teraz są cztery takie podstawowe kategorie mikromomentów, które charakteryzują się znowu pytaniami, które ludzie zadają w wyszukiwarce internetowej. Jeśli twój content, twoja treść odpowiada na te pytania, to jest spora szansa, że ludzie cię będą znajdować. I teraz pierwszy mikromoment nazywa się Chce zrobić. To jest bardzo mocno powiązane z bodźcem i potrzebą. To znaczy, że ja chcę zmienić żarówkę w Oplu, chcę, yy, nie wiem, tam wyprowadzić yy, zaszczepić psa, czy cokolwiek innego. tak? I ludzie. Zadają pytania, które Google sobie charakteryzuje tym takim motywem how to. Mm -hmm. Jak zmienić żarówkę w Oplu, jak nie wiem naprawić karmnik dla ptaków i tak dalej. Jeśli jesteś w stanie odpowiedzieć na pytania typu how to, takie i teraz właśnie bardzo fajna rzecz. To nie muszą być pytania związane z twoją branżą. To muszą być pytania, które zadaje twój klient. Czyli jeśli na przykład sprzedajesz, nie wiem, łóżeczka dziecięce, czy wózeczki dziecięce, to jesteś absolutnie pewien, że twój klient ma dziecko. I nie musisz odpowiadać na pytania związane z Wózeczkami dziecięcymi, natomiast musisz odpowiadać na pytania, które zadają ludzie, którzy mają dziecko. Typu, jak poradzić wiesz, sobie z kolką u niemowlaka. Na przykład, albo jak się wyspać na przykład z dwumiesięczniakiem, nie? I, i, i tak dalej, i tak dalej. E, I jeśli człowiek znajdzie odpowiedź na, na swoje pytanie u ciebie, no to on właściwie podejmuje wiedzę, że ty jesteś, że jesteś pomocny i tak dalej. Gdzieś tam pomiędzy dodajesz, że hej, produkuje też wózki. Więc kiedy on będzie szukał wózków, no to se znajdzie. Nie? Więc, więc to jest pierwszy mikromoment. How to, czyli, czyli um, jak Instrukcję, to zrobić. jak zrobić, tak. Mhm. Tak, dokładnie. Drugi mikromoment, to jest mikromoment e, chcę wiedzieć. On jest bardzo mocno związany z pierwszym, bo jeśli ja już... E, dowiem się, jak coś zrobić, czyli wpisuję sobie w tego Google'a, jak zmienić żarówkę w Oplu i dostaję filmik, albo dostaję, nie wiem, tutorial, tekst, coś tam, coś tam i tam ktoś mówi, najpierw musisz kupić żarówkę halogenową albo żarową. I teraz, ponieważ ja się nigdy nie interesowałem żarówkami do Opla, bo wcześniej nie miałem tej potrzeby, żeby, żeby je zmieniać, no to wpisuję w Google zupełnie naturalnie, następną rzecz, która brzmi, um, jakie są najlepsze żarówki do Opla. To mhm. słowo klucz, które tam Google definiuje, to nazywa się najlepsze. I jeśli jesteś w stanie zrobić takie zestawienia, to też jest kontent, który się cudownie klika, dajesz się znaleźć i tak dalej, i tak dalej. Trzeci mikro moment z tych czterech nazywa się, gdzie chcę pójść. Tak? Czyli, czyli to też wszystkie słowa, gdzie z niemowlakiem na weekend w Sopocie, gdzie na randkę w Katowicach, tak? I, i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, kiedy zaspokajasz tego rodzaju potrzebę, znowu nie ze swojej branży, ale swojego klienta, no to jesteś w stanie bardzo daleko zajść. I ostatni mikromoment, bardzo fajny, bardzo perfitny zresztą, nazywa się Chce kupić. To jest ten moment, kiedy ludzie wpisują sobie w Google nazwę konkretnego produktu. I teraz wydaje się, że sprawa jest już właściwie przesądzona. To znaczy, że jeśli koleś wpisuje Nikon D300 cena w Google, to masz przerąbane. Ale wyobraź sobie, że napisałeś artykuł, zanim kupisz Nikona D300, przeczytaj to. Eee, to jest taki, wiesz, bardzo mocno clickbaitowy tytuł, ale do ludzi, którzy chcą kupić Nikona D300. I teraz, jeśli masz wachlarz produktów, których na przykład ten rodzic dziecka potrzebuje, to nawalasz jakby tego rodzaju treścią, czyli zanim kupisz sobie, nie wiem, chadzaczek, e, przeczytaj to. Zanim kupisz sobie, nie wiem, baby alarm, przeczytaj to i tak dalej, i tak dalej. Eee, i ludzie na to trafiają, czy na YouTube, czy, czy gdziekolwiek indziej. I teraz to ci po pierwsze rozwiązuje problem, że żygasz już własną treścią, tak? czy żygasz już pisaniem, o którym mówiłeś na początku, że żygasz już pisaniem o odpowiadaniu półko na te same pytania, tak? Tak. Znaczy inaczej, Marki buduje się konsekwencją. Ja zawsze zwracam na to uwagę moim klientom, że ty będziesz pierwszy, któremu znudzi się twoja własna branża, twoje własne odpowiedzi itd, i tak dalej. Wyobraź sobie, że o mikromomentach mówiłem na live wczoraj. Do zupełnie innej widowni, nie? E, e, I wiesz, to, i, i większość ludzi, którzy mnie teraz słuchają, nie widziała tego wczorajszego live'a, bo to się do tego sprowadza. E, I i to, to jest rzecz numer jeden. To znaczy, że e, powinieneś próbować zapanować nad tym właśnie wstrętem, treścią wstrętem e, i jednak pakować coraz więcej w kółko, no bo cały czas produkujesz to samo. Ludzie się zmieniają, te matki przychodzą nowe, cały czas nowe, nie? I, i one nadal tego nie wiedzą, co widać zresztą po pytaniach na forach. Aha. Druga sprawa, że rzecz. nawet jeżeli gdzieś coś powiedziałeś, opublikowałeś, to wcale nie świadczy, czy nie, nie stanowi tego, że ktoś inny to przeczytał tam, gdzie ty to napisałeś. To i, I to właśnie chciałem powiedzieć. Wiesz, że e, tak naprawdę to, co możesz robić, to jest e, naparzać starą treścią w nowych kanałach. Mhm. E, I w tym momencie jakby strategia kontentowa e, jest, jest rewelacyjna, bo masz treść, która się nie starzeje, czyli na przykład tam, nie wiem, jak odpieluszkowywać dziecko, Zakładasz nowy kanał, albo znajdujesz nową społeczność, wchodzisz na nową grupę, ktoś zadaje pytanie: Jak odpieluszkowywać dziecko, a ty po prostu mówisz: Cztery. No ja się nie będę nad tym już męczył, to jest odpowiedź, zapraszam. Nie? Aha. Więc stara treść, nowe kanały. Nie wiem jak na ciebie podziałało hasło mikro momenty, ale mnie bardzo zainspirowało i od razu pomysły zaczęły mi wyskakiwać z głowy prawie jak z maszyny do popcornu. Za chwilę wracamy do rozmowy z Pawłem, dlaczego za chwilę? Dlatego, że ten odcinek ma trochę inną formę. Jest dość nietypowy i bardzo jestem ciekawy na ile ta forma ci odpowiada. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli podzielisz się swoją opinią w komentarzu pod tym odcinkiem. Na mała wielka firma.pl ukośnik 323. Wracamy do rozmowy z Pawłem. Paweł produkuje sporo wiedzy, uprawia dużo content marketingu. Zajrzyjmy do jego komputera, żeby dowiedzieć się, co mu w tym pomaga. Jakie jest twoje ulubione narzędzie, które wykorzystujesz w content marketingu? Wiesz co, bardzo lubię kanwę, jako narzędzie do robienia grafiki, szablonów itd. Wykorzystuję Lumli. To jest narzędzie, które służy do planowania kontentu. do kalendarz właściwie treści, w którym mam wszystkie moje social media i na miesiąc do przodu wszystko jest pięknie rozplanowane, czyli jeśli na przykład mnie dzisiaj potrąci ciężarówka, no to mamy 29 maja, to jakby już długo się nie będziesz musiał męczyć z moim kontentem, ale no, plan jest taki, że 1 czerwca siadam i planuję content na cały czerwiec, więc w momencie, kiedy mnie ciężarówka potrąci, no to 2 czerwca na przykład, no to do końca czerwca nadal moje jakby social media będą publikować rzeczy i tak dalej i tak dalej, nie? Więc, więc, więc to jest to. Czyli mamy Lumli, mamy Canva. Wiesz co? Ja jestem grafikiem, że tak powiem, z wykształcenia, w sensie takim, że ogarniam te wszystkie programy graficzne. I Canva jest dla mnie bardzo często za prostym narzędziem. Więc mam sobie Affinity Photo jako taki odpowiednik Photoshopa, w którym też Photo Designer ten, ten cały pakiet Affinity bardzo, bardzo sobie cenię to porządne programowanie graficzne. Co jeszcze mam? Wiesz co? Mam taki program, który nazywa się B. To się pisze B E E I Y. Nie, nie pytaj. E <grymne> 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 nie mam pojęcia, jak się to wymawia, tak? Ale, ale to jest B. I on służy do transkrypcji. To jest moduł sztucznej inteligencji, który służy do transkrypcji plików wideo, i na przykład jak sobie robię kursy online, czy właśnie jak robię sobie tematy na, na wideo, wrzucam to w B, on mi z tego robi tekst, robi mi SRTki, pluje, więc, więc właściwie napisy na YouTube'a, bardzo, bardzo fajna rzecz, bardzo, bardzo wygodna. A radzi e... sobie dobrze z językiem polskim, bo ja w tak, on, on, tak on właśnie jest stworzony tylko i wyłącznie do języków słowiańskich, to znaczy, Aha. że zrobili go Czesi i Polacy, i tam jeszcze jacy słoweńcy, i tak dalej, i tak dalej. E, więc on sobie radzi właśnie z czeskim, polskim, rosyjskim i te, te wszystkie takie cudawianki. E, on angielski w ta, wstawek nie ogarnia, że tam, tam jest oczywiście obsługa angielskiego, ale nie, on został stworzony właśnie do tego. Firma, która go stworzyła, nazywa się Newton Technologies, także e, tu jakbyście chcieli sobie znaleźć, e, no to to. E, do wideo na przykład. Nagrywam w tej chwili ci e, materiał w czymś, co się nazywa Ekam Live. E, to jest taki mikser do robienia live, ów. Boże, kochany, jak kocham ten, ten program. E, Mam to samo i Uwielbiam. No to więc, to więc widzisz, tylko, że musisz mieć Maca do niego. Musisz dokupić Maca do, do, do programu, nie? Bo inaczej w Windowsie męczysz się z OBS Studio, <laughs> e, który się konfiguruje po prostu jak ciągnik rolniczy z lat 30. Nie? E, więc to. E, czy coś jeszcze używam z takich rzeczy? Ulisesa do pisania, no ale to jest jakby zupełnie coś innego, tak, Ulysses do pisania. I chyba tyle. Nie wiem, czy mam jeszcze jakieś narzędzia. Już po samej długości listy narzędzi Pawła można się zorientować, że content marketing wymaga sporo czasu. Jak poświęcać tego czasu? Na content marketing jak najmniej. Dwa sposoby. Jeden sposób to są szablony. Jeżeli przygotujesz sobie gotowe grafiki, w których będziesz tylko wymieniać teksty, to wtedy za każdym razem produkcja nowego posta, na przykład na Instagram, zajmie ci mniej czasu, no bo nie będziesz zastanawiać się, jakiego fontu użyć, jakich kolorów, jak to wszystko skomponować. Drugi sposób to jest recykling treści. Kiedy poświęcisz czas na przygotowanie jakiegoś nowego, na przykład artykułu, to możesz oczywiście nagrać odcinek podcastu na ten sam temat, czy nakręcić wideo, ale możesz też Krótkie fragmenty tego artykułu wybrać i udostępnić w mediach społecznościowych, na przykład w formie takich właśnie krótkich cytatów, grafik, tak zwanych przekąsek. Czas, który potrzebny jest na content marketing, to jest jedno wyzwanie, ale są jeszcze inne, bo nie każdy z nas lubi być na pierwszym planie. Być może nie lubisz mediów społecznościowych. Być może jest tak, że po prostu wstydzisz się wyjść do ludzi i podzielić się swoją wiedzą. Czy to oznacza, że content marketing nie jest dla ciebie? Wiem, że osoby, które zaczynają swoją przygodę z content marketingiem, mają często różnego rodzaju opory, dlatego że no, trzeba wyjść do ludzi w internecie, a tam wiadomo, czai się różnego rodzaju zło. No i to są opory takie, że na przykład będą mnie wyśmiewać, gdzieś się pomylę i będą mnie hejtować, zarzucą mi niewiedzę, albo w ogóle nie mam żadnej grupy odbiorców, więc będę coś tam publikował, męczył się, poświęcał czas, a nikt tego nie przeczyta. Jak się przełamać? tych pierwszych krokach z content marketingiem, kiedy wiąże się to no gdzieś tam z wystawieniem samego siebie na widok publiczny? Wiesz, co? Wydaje mi się, że pierwsza rzecz to jest zrobić porządny i nieskrzywiony psychicznie research. To znaczy, że jeśli. Co, co rozumiem przez skrzywienie psychiczne? Co, coś, co w psychologii nazywa się confirmation bias, czyli ten efekt potwierdzenia. A, że jeśli szukasz czegoś, to znajdziesz, tak? Czyli jeśli przy, przychodzisz do internetu z założeniem takim, że boże, ludzie robią mega live'y, na których będzie mega pierdyliard ludzi, to znajdziesz takie live'y. Natomiast, jak wejdziesz do tego internetu, z założeniem, że ludzie robią live'y, na które przychodzi 10, 5, 20, jedna osoba, to też znajdziesz. Dzisiaj oglądałem na Instagramie, słuchaj, znaczy oglądałem, fragment wrzuciłem, live'a robionego przez plotka chyba, to jest jakiś serwis plotkarski, z jakąś aktorką, i teraz tego live'a na Instagramie oglądało, bo ja po to wchodzę na te live'y, właśnie. Wchodzę tylko i wyłącznie po to, żeby sprawdzić, jaką popularność mają poszczególne rzeczy, żeby mógł potem doradzać moim klientom, ok, to było dobrze, to było źle, nie? Więc live'a z plotka oglądało 25 osób. Mm. I teraz myślisz sobie o, wiesz, serwisie ogólnopolskim, myślisz miliony użytkowników i tak dalej. Wchodzisz na live'a 25 osób, ze znaną aktorką, mm -hmm. nie? E Jasne, że z drugiej strony, jakby jest Onet, który tam robi sobie live'y na YouTube, 40 tysięcy ludzi to ogląda. Eee, czy nie wiem, Martyna Wojciechowska, która robiła ostatnio z Anią Lewandowską live'a na Instagramie, tam było 5 tysięcy ludzi, tak? Eee, no, ale jakby, jeśli do tego równasz, no to jasne, że wpadniesz w dołek. Natomiast jeśli równasz do ludzi, którzy robią live'a i tam jest 10-15 osób, nic się wielkiego nie stanie. I. i yy, Sukces tak naprawdę w mediach społecznościowych to jest kwestia w bardzo dużej części szczęścia, to znaczy szczęścia i wytrwałości, bo szczęście to jest kwestia tego, że my możemy robić dokładnie to samo co wszyscy, i osiągnąć inne wyniki, bo szczęście. Ale ja wtedy zawsze ludziom mówię: porównaj to do rzutu monetą. Jeśli twoim zadaniem jest wyrzucić orła, to prawdopodobieństwo zwycięstwa jest wtedy, kiedy po prostu zwiększasz liczbę rzutów monetą. I tyle. Po prostu zaczynasz próbować bardziej, bardziej, bardziej. W końcu coś chwyci, w końcu ci się uda. Więc jakby kiedy nastawiasz się na to, że Twoje zadanie to nie jest wygrać od razu, tylko Twoje zadanie jest rzucać monetą tak często, jak to tylko możliwe, no to w tym momencie jesteś na bardzo dobrej drodze do jakby pożegnania się z tymi właśnie porównaniami i powiedzenia: spoko, ja też potrafię. A co jeżeli widzę, że. Po prostu nie sprawdzam się jako twórca treści. Mam wiedzę, potrafię znaleźć rozwiązanie wszystkich problemów w mojej branży, ale nie umiem pisać, mówić do ludzi, czy, czy w ogóle występować przed kamerą w jakiś taki przekonujący sposób, który dociera do odbiorców. No ja mam Ciebie na przykład. <laughs> no nie, ale zupełnie poważnie. E, znalezienie sobie drugiej osoby, która na przykład na, na tym takim kole zestawie talentów, e, być może nie ma super, hiper umiejętności, ale jej talentem jest to, że ciągnie za język e, sprawia, że ten duet, e, prawda, on się, on się dużo lepiej odbiera. No bo jasne, że siadasz, dukasz monotonnym głosem, to jest to jest ciężkie, widać, że się męczysz, tak? A z drugiej strony masz pasję w rozmowie z kimś. No więc kurczę, rady posać po drugiej stronie tej kamery osobę, która będzie ci ciągnąć za język, będzie zapewniać żarty w momencie, kiedy sytuacja będzie się robić ciężka yy, i pójdzie ci dużo lepiej. Czyli, czyli to nie jest tak, że ludzie zawsze potrzebują tylko i wyłącznie tej merytoryki. Ludzie potrzebują również właśnie tej takiej warstwy luzu i tak dalej, i tak dalej. A masz takie doświadczenia z ludźmi, którzy yy, nie sprawdzali się kompletnie w jakiejś jednej formie, na przykład w wideo, ale świetnie pisali albo odwrotnie no, ja jestem najlepszym przykładem. Nienawidzę wideo, tak? Yy, I teraz to nie, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się sprawdzam, czy się nie sprawdzam, bo ja po prostu wideo za mało rzucam monetą. A za mało rzucam monetą, dlatego, że jest to dla mnie ciężkie, nie cierpię tego i, i tysiąc razy bardziej wolę napisać artykuł na blogu niż, czy post w social media, ja się w tekście czuję dużo lepiej niż czuję się w yy, wideo yy, i tak, no są takie przypadki i, i wiesz, możesz próbować, ja mając badania, yy, które mówią, że no jednak wideo zeżera świat, yy, że ludzie coraz częściej spędzają nad tym wideo, zmuszam się do tego, ale dalekie to jest od komfortu takiego, który mam, kiedy sobie mogę usiąść po prostu i napisać yy, tekst. Jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o takie wchodzenie w obszary, które nam nie pasują, bo, bo powiedzieliśmy trochę o formie, powiedzieliśmy o tym, że można to trochę e, przezwyciężyć, ale są też na przykład takie sytuacje, że jestem w branży B2B, powinienem być wśród przedsiębiorców, wśród. E, Pracowników korporacji, powinienem być na LinkedInie na przykład. Ale kompletnie mnie to środowisko od, no, nie, nie, nie kręci, to jest łagodnie powiedziane ono mnie odpycha. Co w sytuacji, kiedy moja grupa docelowa gdzieś jest, więc ja też tam powinienem być, ale dla mnie to jest y, zupełnie no, nieprzyjazny teren. Znaczy, najprostszy sposób to jest stworzyć własne miejsce dla Twojej marki. I bywać w tych miejscach, w których bywają inni, tylko i wyłącznie po to, żeby ich namówić do przyjścia tam, gdzie ty potrzebujesz, żeby byli. Tak? Czyli na przykład e, ja e, mam także dla mnie priorytetowymi punktami styczności z moją marką jest, jest moja strona internetowa i e, mój newsletter. I jeśli ja jestem na Facebooku, Instagramie, Linkedinie itd. itd. To ja tam jestem, to nie jest kwestia tego, że nie cierpię, tak, tak jak Ty powiedziałeś, że nie, nienawidzę tego tłumu. Natomiast podstawową funkcją właściwie mojej obecności jest powiedzieć Wam: hej, mam newsletter, zapisz się na niego, bo to jest to miejsce, gdzie będzie się magia. Słuchasz podcastu? Mała, wielka firma. Stali słuchacze tego podcastu wiedzą, że w każdym odcinku pojawiają się recenzje ciekawych książek, głównie biznesowych. Posłuchaj, co dzisiaj mam Ci do polecenia. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o książce Donalda Millera pod tytułem Marketing Made Simple. I ten tytuł może być trochę mylący, dlatego że ta książka nie opisuje całego marketingu, ale z drugiej strony rzeczywiście jest prosta, tak jak tytuł obiecuje. W tej książce autor opisuje 5 kroków, które powinieneś zrobić, żeby... Twoja marka skuteczniej przyciągała klientów. Pierwszy krok to zbuduj opowieść swojej marki i temu tematowi Donald Miller poświęcił całą swoją inną książkę pod tytułem Model Story Brand. Ta książka jest też dostępna w języku polskim. Drugi krok to jest stworzenie takiego jedno dwuzdaniowego opisu Twojej marki. Trzeci krok to stworzenie szkieletu strony internetowej, czyli tak naprawdę tekstów na stronę internetową, które tam powinny się znaleźć. Czwarty krok przygotowanie PDF-a, który będziesz dawać w zamian za zapisanie się. Na na Twoją listę mailingową, i piąty krok stworzenie kolejki wiadomości e-mail, które będziesz wysyłać tym osobom, które na Twoją listę się zapiszą. Więc taki bardzo, bardzo prosty lejek sprzedażowy można powiedzieć, jest w tej książce opisany. I myślę, że to dobrze, bo jeżeli ktoś czuje taki. Przesyć wiedzy marketingowej, taki natłok informacji, nie wie od czego zacząć, nie wie co zrobić. To ta książka jest taką bardzo, bardzo prostą, jak instrukcja z IK, taką prostą instrukcją wykonania tych pięciu kroków marketingowych i z całą pewnością, jeżeli wykonasz te kroki, to będzie Ci łatwiej przyciągać klientów. Donald Miller, Marketing Made Simple, polecam. Wracamy do rozmowy z Pałem Tkaczykiem na temat content marketingu. Jeżeli sprzedajesz wózki dziecięce albo noclegi w zieleńcu, to wtedy nie ma problemu z oddzieleniem Twojej oferty od content marketingu. Jest bardzo jasne, na czym zarabiasz, a czym dzielisz się za darmo. Trochę inna sytuacja występuje, kiedy sprzedajesz produkty informacyjne i kiedy zarabiasz na e-bookach albo na przykład na kursach online. Co wtedy? Osoby, które robią content marketing, zwłaszcza w pierwszym etapie, mają często taki problem, jak rozgraniczyć, co rozdaję za darmo, jaką wiedzą się dzielę otwarcie, a którą udostępniam tylko tym, którzy zapłacą. Jak ty to mhm. rozgraniczasz? Mm, bardzo niewiele udostępniam za pieniądze w sensie takim, że wiedza jest dostępna za darmo. Czas jest dostępny za pieniądze. Bo czas jest jakby tym moim ograniczonym zasobem. Ja wiedzę. Mogę multiplikować, mogę właściwie ją dzielić między różnymi kanałami, i tak dalej, Natomiast to, za co płacą najczęściej moi odbiorcy, to jest dedykowany czas, w sensie takim, że albo robimy sobie konsultacje, albo robimy sobie szkolenie, albo robimy sobie warsztaty, gdzie przychodzisz z konkretnym problemem, i ja, używając całej mojej wiedzy, rozwiązuję Twój problem stosunkowo szybko. Alternatywą jest to, że Masz to swoje pytanie, bierzesz ode mnie za darmochę całą wiedzę, tylko ona zajmuje ci kupę czasu i rozwiązujesz swój problem samodzielnie. Więc ja zawsze uważałem, że moi klienci nie płacą mi za wiedzę, płacą mi za czas. Więc ja całą swoją wiedzę zupełnie spokojnie udostępnię za darmo. Jeśli Twój czas nic nie kosztuje, nie spieszy ci się nigdzie, to możesz za darmochę wiedzieć to, co ja. Postawmy się na chwilę w sytuacji takiego blogera, czy podcastera, czy, czy YouTubera, który dzieli się swoją wiedzą za darmo, hojnie, nie ma ograniczeń. Mhm. Jak zakomunikować mojej społeczności, że ja chcę jej coś sprzedać? No bo, bo tu pojawia się często taka obawa, i, i zresztą tak się też czasami dzieje, że ci moi mhm. obserwatorzy mówią: No, ale jak to? to? Do tej pory byłeś taki fajny i nam tak pomagałeś chętnie za darmo, a teraz nie? My musimy płacić? E, wiesz co? Ludzie się boją straty. To znaczy, że jeśli zakomunikujesz im, że to, co do tej pory już mieli za darmo, będzie za pieniądze, to to może w oczywisty sposób wzbudzać niechęć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli powiesz, to co było za darmo, nic się w Twojej sytuacji nie zmienia, ale jeśli będziesz chciał coś więcej albo coś innego, to to kosztuje pieniądze, jest to dużo łatwiejszy komunikat do, do przełknięcia. Więc, więc, jakby obiecujesz coś innego za pieniądze i ludzie mówią, dobra. Biorę, jeśli będę potrzebować, nie biorę, jeśli nie będę potrzebować. Zawsze znajdzie się taki, kto ci powie, że ej, ale nie powinieneś. E, traktuj to jak technikę negocjacyjną. To znaczy, że klienta twojego, odbiorcę twojego, nic nie kosztuje powiedzenie ej, a daj mi to za darmo. I teraz, jeśli on to dostanie za darmo, to wypowiedzenie tego zdania, e, znaczy na, za wypowiedzenie tego zdania zarobił na przykład 300 złotych. Gdybym ja zarabiał 300 zł za wypowiedzenie jednego zdania, to bym, kurwa, to zdanie cały czas wypowiadał, nie? Nic innego bym nie mówił. E, więc traktujesz to po prostu jak technikę negocjacyjną e, i mówisz nie, po prostu nie. No, chcesz to, to się płaci. Nie, po prostu przestajesz się przejmować ludźmi, którzy, którzy y, narzekają, bo spośród y, 100 ludzi, którzy biorą od ciebie coś za darmo, mniej więcej jedna, dwie osoby weźmie coś od ciebie za pieniądze. Więc to też jest jakby takie bardzo fajne przy szacowaniu, czy ci się powiedzie sprzedasz, tak? To znaczy, że jeśli szacujesz swoją społeczność, jak podzielisz ją przez 100, to ta, ten 1% kupi od ciebie natychmiast bez żadnego marketingu, i tak dalej, Więc jeśli masz na przykład nie wiem, społeczność 10 tysięcy ludzi, którzy czytają twój darmowy newsletter i będziesz chcieć im coś sprzedać, to z tych 10 tysięcy ludzi stóweczka kupi na dzień dobry, bez żadnego problemu. A potem trzeba się już gimnastykować z marketingiem. Dobra, powiedziałeś, jeżeli zaoferujemy coś innego niż do tej pory oferowaliśmy za darmo, no to wtedy ludzie nie powinni mieć mm -hmm. problemu, bo niczego im nie zabieramy. Ale <laughs> jest taki problem. Jeżeli prowadzę blog na przykład o marketingu, czy podcast o marketingu i mówię o tym marketingu, a później wypuszczam kurs online, coś innego, ale on mm -hmm. też jest o marketingu, no to siłą rzeczy tam pewne wątki, pewne tematy się powtórzą, no bo to jest oparte mm -hmm. dokładnie na tej samej wiedzy. I co zrobić, żeby osoby kupujące mój kurs nie miały wrażenia, że ja po prostu przepakowałem to, co wcześniej było za darmo, i teraz chcę za to pieniądze? Znaczy, pierwsza zasada nie przepakowuj, tak? To znaczy, że yy, przynajmniej postaraj się, yy, żeby ten kurs, czy cokolwiek oferujesz za pieniądze dawał jakąś unikalną wartość albo jakby sposób, nie wiem, złożenia tego do kupy czy, czy cokolwiek innego, no bo jeśli nagrywam live'a dzisiaj, w którym mówię to, to, to i to, a potem jakby tymi samymi słowami mówię w dwugodzinnym kursie online i to zajmuje pół godziny, jakby to, co miałeś, ten sam materiał, który miałeś za darmochę, to jasne, że się ludzie wkurzą. Natomiast powiem Ci tak, a ludzie w większości nie zwracają uwagi, w sensie nie zapamiętują tego, co mówisz. Nasza wiedza jest ograniczona, tak? Czyli, czyli ty mówisz o podcastach, ja mówię sobie o budowaniu marki i tak dalej yy, i to jest ograniczona wiedza. Ja jestem w biznesie 20 lat, ale to nie jest tak, że ja 20 lat mówię coś innego. Powiem więcej, jakby tutaj obowiązuje zasada pareto 80-20, czyli jakby 20% tej wiedzy jest aplikowalne do 80% moich klientów i ja powtarzam, tak? Czy na konsultacjach czy cokolwiek innego, tylko że Wartość, którą dostajesz z konsultacji, jest taka, że ja z całego tego, jakby zasobu, wybieram dla ciebie ten klocek, ten klocek i ten. I, i nic, co mówię na przykład na konsultacjach, nie jest jakąś odkrywczą strategią, którą właśnie w tym momencie wymyśliłem dla ciebie, tylko wziąłem coś z tej dwudziestoletniej wiedzy. Dlatego na przykład bardzo mocno uważam, że Kursy online e, powinny być praktycznym zastosowaniem tej wiedzy, Czy, czyli ja sobie na przykład w tej chwili robię, widzisz, do, dobre pytanie zadajesz, bo ja jestem w trakcie takiego procesu. E, ja robię kurs online w tej chwili, jak napisać tekst na stronę internetową. Czyli to jest wiedza z copywritingu, brandingu i tak dalej, ale powyciągana właściwie, jeśli masz konkretne zadanie do wykonania, to ja Cię w tym kursie zabieram z punktu A do punktu B. Punkt A to jest ta pustka, gdzie właściwie masz ją w głowie, nie? Ta, ta, ta biel symbolizuje pustkę w głowie. <laughs> i nie wiesz, co zrobić, i doprowadzam cię do punktu B, masz tekst na stronę internetową. E, czy tych rzeczy nie można znaleźć w książce? Spokojnie można znaleźć, jakby z, z pięć książek ci jakby jestem w stanie zacytować, ale ludzie dostają ten konkretny kawałek wiedzy. Tutaj mała dygresja, anegdotka. E, dostałem jeden raz, słuchaj, w życiu, e, informację e, na maila, gdzie ktoś mówił Paweł, mam do ciebie radę, obejrzałem wszystko, co publikujesz na YouTubie i w kilku miejscach się powtarzasz. Ja mówię... No, to jest, to jest dedykacja, to jest poświęcenie. Znaczy, i to nie jest kwestia tego, co ja publikuję na YouTube, ale na przykład, wiesz, wystąpienia z konferencji, nagrania od innych ludzi, tak. A ktoś usiadł, wpisał tkaczyk w YouTuba i spędził kilkadziesiąt godzin oglądając to. E, jasne, że się kłona powtarza. Zanim pożegnamy się z Pawłem i zanim powiem Ci, jaki prezent mam dla Ciebie w związku z dzisiejszym tematem, trzy rzeczy, które ja na pewno zapamiętam z tego odcinka. Pierwsza sprawa: jeżeli masz problem ze znalezieniem tematu, który zainteresowałby Twoją grupę docelową, to przyjrzyj się mikromomentom i wtedy na pewno znajdziesz inspirację. Jeżeli masz problem z tworzeniem treści, nie wiesz od czego zacząć, nie możesz się jakoś za to zabrać, to poszukaj sobie partnera, który będzie zadawał Ci pytania, wtedy ta treść wypłynie z Ciebie w sposób naturalny. I trzecia sprawa, jeżeli zastanawiasz się, jaką wiedzę rozdawać za darmo, a jaką trzymać tylko po to, żeby dzielić się nią w produktach płatnych, to pamiętaj, że możesz się śmiało dzielić całą wiedzą, jaką posiadasz, a zarabiać na tym, że wybierasz z całego tego bogactwa wiedzy. Tylko fragmenty odpowiednie dla danej grupy docelowej, albo nadajesz tym poszczególnym elementom taką strukturę, żeby ta wiedza była jak najłatwiejsza do wdrożenia. Wiemy już, co robić. Pytanie teraz, czego się wystrzegać? Jakie są według Ciebie największe błędy, które popełniają ludzie próbując robić content marketing? Yy, uprawiają niemieckie porno. To jest, to jest właściwie. To musiało do tego dojść, nie? Absolutnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to niemieckie porno, musimy wrócić. Jakie jest najczęściej padające słowo w niemieckim pornolu? Ja, ja, ja. No właśnie, nie. Marek nawet z intonacją zapodał. Koneser. Także to. I teraz, właśnie, uprawianie. Content marketingu, w którym ja, 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 ja jest twoim głównym komunikatem. E, ludzie, pamiętaj o tym, że w content marketingu to nie jest to samo co klasyczna reklama, którą mogłeś wpychać ludziom w gardło i oni nie za bardzo mogli zaprotestować. W content marketingu ludzie przychodzą do ciebie z własnej, nieprzymuszonej woli, żeby się karmić twoją treścią. Jeśli nie znajdują w niej nic interesującego, to sobie pójdą. I. Dla Twojego konsumenta najważniejszym komunikatem, ja zawsze mówię, konsument słucha jednej stacji radiowej. Co ja będę z tego miał? I teraz, jeśli Twój content jest zapchany treściami typu ja, 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 my, zrobiliśmy taki event, a teraz nasz dyrektor przyszedł w takim krawacie dzisiaj, a tutaj jest jakby środa owocowa w naszej firmie i tak dalej, i tak dalej, nie? Jeszcze jak nie robisz employer brandingu, no to niestety jest to słabe. I bardzo ciężko jest od tego odejść. To znaczy ludzie, Wychowanie na tradycyjnym marketingu, szczególnie ja sobie myślę o takich prezesach firm, czyli tych ludzi, ludziach powiedzmy wyżej, którzy przechodzą potem w social media i mówią: Do historii reklamy. Ja tylko, że gazeta, która składa się traktuj swoje social media jak gazetę. Gazeta, która składa się z samych reklam, jest nieatrakcyjna. E, więc zaplanuj swój content w taki sposób, żeby 10-20% to były twoje reklamy takie hamskie reklamy hej, mam to, kup to. E, natomiast reszta to było takie, wiesz coś, co, z czego konsument rzeczywiście coś wyniesie, on się zaśmieje, on się czegoś nauczy e, w ten sposób. Czyli, czyli reklama, nauka, rozrywka. Te trzy rzeczy, ale nie reklama, reklama, reklama. Stęskniłem się za tymi rozmowami z tobą, bardzo no dziękuję. Widzisz, widzisz, musisz częściej wpadać po prostu tutaj. Postaram się, dzięki wielkie. Zawsze do usług. Content marketing to jest bardzo obszerny temat i nie da się go wyczerpać w jednej rozmowie, ani nawet w kilku rozmowach. Ale jeżeli chcesz ten temat zgłębić, to mam dla Ciebie prezent. PDF z dziewięcioma narzędziami, które pomogą Ci. W wyszukiwaniu słów kluczowych, znajdowaniu ciekawych tematów i tworzeniu przyciągających uwagę nagłówków. Ten PDF znajdziesz w notatkach na Mała Firma.pl ukośnik 323, tak jak 323. odcinek podcastu. Na koniec bardzo gorąco zachęcam do subskrybowania Małej Wielkiej Firmy w aplikacji podcastowej w telefonie. Damian z Koszalina nie zasubskrybował i bankomat wciągnął mu kartę. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli nie chcesz powtórzyć losu Damiana, włącz subskrypcję już teraz. Pozdrawiam, na razie, do usłyszenia.